Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W dniu dzisiejszym przyjechaliśmy zarejestrować przylot gołębi u kolegi Sebastiana Ostolińskiego, hodowcy, którego dobrze znamy. Często tutaj i rejestrowaliśmy już te przyloty, byliśmy, on tu prowadzi wspólny gołębnik, odwiedzamy go. Dlatego tą posesję znamy, tu słyszymy jego głos tam. Oczekuje on na gołębie, będziemy zaraz do niego podejdziemy, popatrzmy tylko. Dzisiaj jest całkowicie praktycznie bezchmurne niebo, tam gdzieś w oddali widać bardzo małe takie chmurki, natomiast tutaj mamy niebieskie, czyste niebo, wiatr bardzo słaby, leciutko tylko wieje, także gołębie zostały dzisiaj tutaj wypuszczone z miejscowości Neubrandenburg, zaraz dowiemy się dokładnie, który to jest lot, ile tych gołębi tutaj kolega Sebastian dał i w ogóle co tutaj w oddziale odbywa się w ciągu już tych, bo to jest czwarty lot, nie trzeci to jest, tak Sebastian? Witam serdecznie, to jest u nas czwarty lot. Czwarty lot. Pierwszy lot, który mieliśmy, to kolega Jarek Łakomy nagrywał nam, bo tutaj oddział podjął taką decyzję, że wszystkie odloty starają się koledzy filmować. Te odloty gołębi pojenia, te czynności, które są tam na miejscu związane, kiedy już kabina przyjedzie, wszystko właśnie kolega tutaj z oddziału Jarek, wyposażony w kamerę, statyw, dzielnie nagrywa. Raz się tylko nam zdarzyło, że po prostu przez nieuwagę się kamera wyłączyła. Natomiast miejmy nadzieję, że w dalszych częściach już będzie to wszystko dobrze i możemy sobie widzimy szeroko, jak te gołębie dojeżdżają tam, jak są pojone, jak odlatują. Dzisiaj mamy lot już czwarty, tak jak kolega Sebastian powiedział, to jest z jakiej odległości? No, do mojego gołębnika jest 313 dokładnie. Kilometrów, a to już są Niemcy. I ile gołębi dałeś na lot? 64. 64 gołębie. W stosunku do tego, co na początku zaczynałeś, to jak to jest? Iloma gołębiami zaczynałeś ten sezon? Ogólnie na spisie miałem 102 gołębie. I tyle ci zginęło już? W tej chwili 8 zostało w domu, to czyli 72, tak. Czyli dość duże straty w sumie są te 3-4 loty. Spowodowane głównie tym wśród rocznych gołębi. Trochę tam późniejszych gołębi było, trochę no, przed sezonem zginęło tutaj koło domu, kilka na treningach zginęło, także to jest tam zawsze jakiś odpad. I jak tam do tej pory ci loty idą? W oddziale, który jesteś? No, w tej chwili na 9 pozycji. Tutaj oddział, przypomnijmy, 0299 Czersk. Tutaj bo właśnie tutaj u Sebastiana też często gościmy, bo jest łatwo tutaj, że tak powiem, podjechać mi, bo tu bliziutko mieszkam i dzisiaj w dniu dzisiejszym jeszcze dniu jedziemy do Torunia. Dalej to jest po drodze, także akurat nam się trafiło. Miejmy nadzieję, że ten lot tutaj będziemy już gołębie, że tak powiem, za chwilkę oglądać. A wypuszczone zostało o której godzinie? O 6.40, czyli to jest dokładnie 3 godziny 40 minut. Już są minut, są już w locie. Przed chwilą rozmawiałem z Piotrem Romcą z oddziału Gdynia Sopot. To jest 0,60, nie? Puścili o 6.30, ale jeszcze gołębi nie mają. Fakt, że chyba około 350 km mają z Neubrandenburg. W sumie tam stało z relacji tutaj kolegi Jarka, to jest konwojentem u nas, około 10 kabin, bo ten rejon z Hamburga też akurat dziś miał lot, bo Niemcy z reguły w sobotę mają, a my po prostu wyjątkowo mamy w sobotę, bo zgodnie z planem miał lot odbyć się w niedzielę, ale no na jutro takie prognozy były dosyć niesprzyjające i zdecydowaliśmy, że przełożymy ten lot właśnie na sobotę i żeśmy wczoraj gołębie koszowali. No, jutro lot, ja planuję tam się do kolegi do Tomka Rumińskiego wybrać, także będziemy dzięki temu, że tutaj u nas w oddziale został przełożony, to może nam się uda być w ciągu tego weekendu jutro na dwóch lotach. Ma być w sumie wiatr sprzyjający, także myślę, że te jutro gołębie też sobie poradzą, chociaż no jest tam front idzie ze zachodu jakiś niż, ale chyba to raczej będą przelotne deszcze. Ale nie ryzykowaliśmy, bo też mamy tutaj kilku młodych hodowców, żeby tych gołębi nie pogubili. Także jest taka możliwość, żeśmy z tej możliwości skorzystali. Nie tylko zresztą my, bo więcej oddziałów, tu słyszę, że Piotr Rąca chyba też przełożył z niedzieli na sobotę. Także dużo oddziałów przełożyło i z tego powodu pewnie ta kumulacja tych kabin była właśnie tam w tym Neubrandenburg. No zobaczymy, czy nam Jarek nagrał, może nagra nam to, może pokaże. Baterii, zobaczymy. Nie. Nie, wszystko good będzie, także. To są sprawy techniczne, także ale zdradza już. Jest ten, czy nagra nam po prostu te kabiny, zobaczymy. Tutaj teraz jeszcze przypomnijmy, kolega Sebastian prowadzi tutaj wspólny gołębnik Czersk. Na tym gołębniku w dniu dzisiejszym już masz chyba prawie 200 gołębi, tak? Tak, już teraz ten piąty boks zapełniam już prawą stronę powiedzmy gołębnika. W tym roku od lewej strony zacząłem to przyjmować. Około 200 gołębi jest w tej chwili, nie? Deklarują ciągle tutaj
Dużo ma przysłane, na przykład ma zadeklarowane czy zapłacone 5 gołębi, ma na razie jednego. Teraz właśnie byłem w Toruniu, to odebrałem tam też od kilku hodowców, ale na przykład Przemek Wojciechowski ma chyba 3-5 gołębi łącznie, chce dostarczyć, to jednego odebrałem. To tak Przemka chcesz zmobilizować trochę, tak? No to ja może jak będę w Toruniu, to do Przemka podjadę i zabiorę także, od niego. Także... No zobaczymy. Na razie na raty. A jak ze zdrowiem gołębi? I co, tam jednego czy dwóch mam odizolowanych gołębi, a tak w miarę jest... No reaguję w tym roku wcześniej, tak samo chcę wcześniej zaszczepić na ospę, bo wiadomo, tam są gołębie w jednym boksie, powiedzmy z 10 hodowli, to różne to się nie rzeczy jest takie proste, jak to się wydaje. Dobrze, popatrzmy, czekamy na gołębie. O, pogoda się nic nie zmieniła przez ten czas, co tu nagrywamy. No z tego kierunku, tak właśnie, gdzie teraz mam skierowany obiektyw kamery, tam powinny gołębie nadlatywać, jeżeli to wszystko będzie w porządku, tam jest właśnie ten kierunek zachodni. No i tak wydaje się, że to już niedługo one powinny się tutaj pojawić. Mamy prawdopodobnie pierwsze dwa gołębie. Nie. Idą dość wysoko, ale... O nie, to toast. Chyba nie, czy tego twojego kolegi może... Nie, tu zakręca coś chyba. Bardzo wysoko szły, przyszły z kierunku. Tylko ciągle nie wiemy, czy to są stąd, z tego gołębnika gołębie. Zobaczymy. Krąży. Jak myślisz, kierowniku? O, chyba stąd. Trzeba być wysoko. Bardzo wysoko. Zobaczymy zaraz. To jest stąd chyba twój. Ten jeden to na pewno twój. Zobaczymy zaraz. Szły wysoko. Ale przyszły właśnie z tego kierunku, co mówiliśmy. On tu obniża ciągle lot, ale tu za nami, za plecami. On będzie zaraz tu nadlatywał. No niestety z tej strony akurat jest słońce, to nie mogę skierować kamery. O, siadł. Gołąb jest. Zobaczmy. Niebieski gołąb. To jest dwulatek, nie? Tutaj zobaczmy. Odbiło go już? Zobacz. Tak. I zobacz, co to za gołąb. Czyli mamy pierwszego gołębia. Już wszedł, widzieliśmy. Trzy konkursy miał do tej pory. Konkursy. Liczyłeś na niego? No tak zawsze czołowo przylatywał. Po czym to jest? To jest, jeżeli pamiętasz. To jest następny, ale bardzo wysoko. Zobacz, jak wysoko są te gołębie. O, tam jest. Ale to jest ten sam chyba, co był. Jak ten sam? Bo dwa leciały. Jeden poleciał dalej, teraz wrócił. Tak. To jest ten, ale ten się nie zbiera jeszcze na razie. Zobaczymy. Tam go teraz za drzewami nam zakle... Tak, to jest takie bezchmurne niebo i też właśnie... No, to jest ten mankament troszeczkę. O, on tu wysoko, o, jest, tu go widzimy. Dwa są już, o, dwa, już dwa przyszły. 30 też jest, to też był w typie tej... Ten pstry taki? Tak, on też ciągle czołowo. Tutaj niestety szpakla ta chyba, o tutaj. Ten pstry widzimy, tak, o, będzie zaraz nadlatywał, to już my się przygotujemy tutaj, żeby go... O, widzimy. Drugi też, o, słyszeliśmy, też się odbił. O, trzeci. Trzy gołębie już mamy. Cztery. O, cztery są odbite. Nie, to są. O, widzieliśmy. Widzimy, nie przychodzą w żadną dużą grupą, tylko pierwsze dwa były. Jeden siadł, jeden krążył. Tutaj w międzyczasie doleciały dwa kolejne. Czyli cztery gołębie już mamy. O. Wiatru w dalszym ciągu nie ma. Bardzo wysoko szły właśnie. Wtedy jak przyleciały, widać, nie są zmęczone, bo jeszcze krążyły dłuższy czas, nie? Tutaj kolega z Jeziorek mówił, że szły tak gdzieś z 15 minut temu, widział, o, jest następny, bardzo wysoko te gołębie i mówił, że... O, a tego gdzie on jest teraz? Oj, kurczę, za plecami, o, jest, widzę cień, jest. Tak sam, taki sam schemat, jak podobnie przy tych pierwszych czterech. Krąży sobie... Tu nawet, bo tu o, przychodzą z kierunku. O, drugi jeszcze jest już, czyli 6 będzie... Na 62, tak? Co masz wypuszczone? 64, przepraszam. O. Wiesz co, ja zobaczę, bo tutaj troszeczkę popatrzmy, bo tamte dwa pierwsze... Oj, Seba, o tu widzimy, ale teraz te chyba przeleciały, bo ten przyleciał stamtąd. Słyszysz? Ja stanę tutaj, będzie lepiej. O, widzimy. Drugi. On tu krąży w niebie tutaj gdzieś. O godzinie pierwszej, około drugiej wrócą kierowcy. Wtedy zabierzemy od nich kamerę. Pokażemy, jak wyglądało to wypuszczenie. O, widzimy, siada. Przy okazji, gdy koledzy z innych oddziałów mają jakieś filmy dotyczące czy przylotu, czy wypuszczania gołębi, to zachęcamy do przysłania do nas.
linków, to jest specjalne playlisty porobimy, pokażemy, żeby każdy mógł siebie łatwo znaleźć swój oddział. O, tam krąży z tyłu za plecami, widzę, no niestety nie mogę go, o dwa są, na cztery. One tak dolatują, widzę, tak pojedynczo, nie? O, tutaj widzimy, osiadają. O, jeszcze nie. O, ten. Trzy kolejne i czwarty, piąty. Słyszymy, trochę wiatr się zmógł, ale niedużo. Takie lekkie powiewy są. O, i kolejny siadł sobie. Tylko teraz te seba to już przeleciały te. Tak za pleców nam tutaj dolatują. Albo ich nie widzimy po prostu, bo idą. To już 10 masz, co? Zobacz. Podejdziemy, zobaczmy. Tu kolega używa systemu Vision. 13 gołębi już jest. Pierwszy, o której przybył? 10.09. Był pierwszy, tak? Jest 13 po. 14.50, tak. 10.09, w tej chwili jest 10.13. No, 14 już prawie, o. 13 gołębi też jest. O, jest następny, wysoko tam w niebie. O, i tu jeszcze jeden. Bardzo wysoko idą, tak jak kolega zauważył właśnie. No, słyszymy na pewno hodowcy tutaj, czy z oddziału, czy z okolicznych, o tutaj ładnie, zobaczmy, siada, o tak, ale jeszcze krążyć będzie, widzimy, o, ale coraz niżej, no tam za bardzo nie możemy, o, tu widzimy go, dosiadają, ten siadł tutaj na dachu teraz, o, ten będzie 14 gołębiem, no tak, tak, no tak, w przeciągu 14-15 sztuk, a u was nie ma? O, jest już odbity. O, i mamy. Kolega Piotr dzwonił. Który? Rąbca, oni o 6.30 puścili, ale 350 to jeszcze nie mają. Właśnie się pytam, jak tutaj przychodzą. No trochę kilometraż dalszy, te 36 km. Tam około. U nich już na tej końcówce to wiatr po jakiś wschodni, północno-wschodni nawet wieje. Tu północno-zachodni, a u nich północno-wschodni. No zobaczymy. O, te gołębie bardzo wysoko szły właśnie. One tak znienacka prawie wyskakują, ale niektóre też było to takie, że już były tak jakby je przewiało, przeleciały trochę dalej, nie? Czy to tam się, no nie wiem, zobaczymy. Teraz się przyjrzymy. Z tamtej strony, zwykle z tamtej strony. No z zachodu właśnie, no. Jest wiatr północno-zachodni, czyli... Trochę ich będzie znosiło na południe. No. O, jest. Właśnie tam przyszedł, o, jest kolejny. O. Fajnie, bo pojedynczo mamy dłużej czas oglądać, możliwość je. Na 4 minutach można powiedzieć, że 14 sztuk. No, już 25% masz chyba prawie. Właśnie czyta piątka. Teraz pierwszy lot był co do intermistrzostwa, żeśmy typowali. Pierwszy był na pewno, a kolejne muszę w zegarze sprawdzić. O, zaraz za korony drzew tutaj on się pokazał. O, widzimy, tak, i siada. Chwilowo nie mamy następnych gołębi, ale zobaczymy, na pewno się zaraz pojawią. Trzeba długo czekać. Kolejne gołębie tutaj widzimy jako takie małe, czarne punkciki, ciemne. Wysoko, bardzo wysoko wręcz. Wszystko tak jak popatrzyliśmy teraz o z południa. I następny też. To co te dwa? One bardzo wysoko przychodzą. O, jest jeszcze jeden. O, tu zobaczmy. Tu już prawie 20 kolega będzie miał. Tam było 15-16 i bardzo ładnie wchodzą, zobaczmy. Praktycznie żadnego zastanowienia. Tam cukierki jakieś seba chyba im przygotowałeś, co? Czy jakieś inne atrakcje, że tak wchodzą? Co to mają za atrakcję teraz? Co? Karbę lekkostrawną. Jaką masz? Jakiej firmy? Tam używasz? Ja od MDM głównie, nie? Mam jakieś tam wertelagi. Takie mieszane różne. Trzy karmy w sobie mieszam, nie? Od trzech producentów.
po czterech w zasadzie. Zaraz sobie kolega przypomina. Jeden powiedział, drugie, trzecie, czwarte. Teraz jeszcze pogadamy chwilę, się okaże, że 10 różnych miesza, zobaczymy. Co za język ciągnąć. Hodowca to jak wiemy, tam za dużo prawdy nie powie. Co tam położyłeś im? Co? Trochę ziarek. Aha. Tak szybko nie wchodziły. Zobaczymy, zobaczymy jak ten. No ale ten system się tutaj widzę, sprawdza póki co. Antenę przynajmniej. Słuchaj, zobaczymy, zobaczymy jak wygląda, w jakiej kondycji są. Czy jeszcze poczekamy? Jeszcze poczekamy chwilę jest. Jeszcze. O jest. O, wysoko, wysoko tam widzimy. Zbiera się. O, jest cała grupa. Cztery, ale to do kogoś chyba. Tamte, to 5, 6, 2, 4, 6 to. To mogło tu jeszcze do innych kolegów z oddziału. Nie, bo jak gdzieś tu ciężko. Z wiatrem to zazwyczaj głębie wysoki pułap osiągają. Para lotniczka mała. To ile, oj, i widzimy, ten wylądował co lat. Jeszcze dwa są, o. Trzy. I tak sobie te gołębie małymi grupkami, po jednym, po dwa. No trzy tutaj chyba najwięcej było, cztery. O, jeszcze jest inny. Typowany właśnie do piątki. O. Ta ciemna też. Krążą. No lot mamy, widzimy, fajny. Nie przylatują w żadnej wielkiej, o tu widzimy, o tak, tak, tu ląduje sobie ten gołąbek. Tak. I kolejny. Pstry, taki niebieski. Co to jest? To jest iloletni gołąb? Zobaczyć, to mój w ogóle. Czy to twój? Tego nie. To nie jest twój? Aha. O, a nie, to szpak chyba. O jest, jest, jest kolejny ptak. Skąd wiesz, że to nie twój? Może to twój? Kamieniem nie rzucam. To jaki ty miłościwy, jeszcze z wiatrówki może byś strzelił, nie? O, tutaj krąży, krążą wysoko. Jeszcze jeden się pojawił tam. Oj, telefon to jest zawsze dźwięk dzwonka, towarzyszy z reguły przy lotach, gdyż hodowcy dzwonią, pytają się o wyniki swoich kolegów z oddziałów. O. I nie tylko oddziałów, to jest z okolicznych oddziałów, sekcji. O. Tu dwa są, widzimy tam latające, chyba jeden to jest ten, co kolega go tu przegonił przed chwilą, za tymi drzewami to już nic nie zobaczymy, no ale tam mamy słońce, to też nie za bardzo. Kolega właśnie z możemy... dzwonił, Janek Ciborski. I jak mu poszło? No on jutro ma lot. Aha, no myślałem, że może jakiś tam obok gdzieś ktoś z jakiegoś oddziału, że w Toruniu mieszka, ale gdzieś lotuje obok. O, och, od razu zobaczmy, siat i od razu odbity. Krąży jeden z gołębi, o tam z kierunku, tak, tak, widzę, tam bardzo wysoko, o, tu. Jeszcze gołąb co z kierunku, tak. Nie, nie, tam te dwa pierwsze były z kierunku też. Ten przyleciał, tutaj ten jeden krąży. Razem patrzyłeś, ile 24 gołębie były, to czyli z tymi było 20 kilka, to jest już prawie połowa, będzie niedługo. O. Później będziemy mogli na stronie oddziałowej zobaczyć, jak te gołębie się sklasyfikowały, trzy są, jak zostały tak, jak zostały sklasyfikowane. Czy kolega z 9 miejsca skoczy na wyższe, o widzimy. Trzy gołębie już siedzą, czwarty, piąty w locie, tutaj jeszcze są, w, o, tak, siada pięknie, widzimy. W zeszłym roku po tym locie usiadły. No widzisz, a zakończyłeś? Na drugim. Na drugim? A co najważniejsze, w zeszłym roku udało się w C kategorii ładny wynik. Ja mam za ciężką rękę na te krótkie loty właśnie i te gołębie. Za ciężko to znaczy jak, co, jak, to wstrząs? Za ciężko karmię. Aha. Ale widać, że łapią formę, bo... O, sobie chodzi. Widzisz te ziarenka, co wysypałeś? Zobacz, on je sobie tam zbiera. Ty ale opóźniłeś, Sebastian, opóźniłeś, słyszysz? Opóźniłeś, bo on teraz zaczął dziobać.
to ten już jest odbity, a będziemy sobie patrzeć, czy kolejne gołębie nadlatują. No tutaj z kierunku właśnie na razie nic nie ma, ale może coś za chwilkę się pojawi. Okay. Siedliśmy sobie z kolegą i w międzyczasie tutaj się pojawiły trzy gołębie. Czwarty tutaj też jeszcze o tam krąży, widzimy. Nie, chyba. Ale też przestrzelił jakiś. Zobaczymy. Ten na dachu to jest twój czy nie? U góry. Seba, ten u góry to jest twój? Nie wiem, nie wiem. Właśnie, bo to tak wygląda. Zobaczmy. No nie, najwyżej później się będziemy zastanawiać. To już masz ile? Jest 30? Czy nie? To już pomału będzie 32, to połowa będzie to. 31 jest w zegarze. 31 w zegarze. O tu, zobaczmy. O tu, patrz, o tu masz następnego. O, to już będzie 32, powiedzmy, i połowa. O, i jeszcze ten. Zobaczymy. Tak, chyba. Stare gołębie z 8. 2008 samice. O, już jest w środku. To masz teraz, jest 36? 5? 34. 34. O, jest jeszcze jeden. Z kierunku, nie? Teraz zaczęły przychodzić. Tak. O, jest ten. O. Dwa, trzy są. Trzy tutaj krążą. Ciężko nam zaobserwować nawet skąd przychodzą, bo raz, że są bardzo wysoko, jeżeli nawet są z tyłu, to tylko troszeczkę drzewa nam zasłaniają. Ale to nic, będziemy tutaj mogli łatwo je za to zobaczyć, jak lądują. Dwa sobie wylądowały na dachu, zaraz zeskoczą zapewne na antenę. Oj, słyszymy, odbity już. I jeszcze jeden odbity, także teraz mają czas. O. A te dwa, o, i tu ten jeden jest jeszcze. A to jest chyba ten, co przegoniłeś go, co? Cały czas on tu krąży. Chyba tak. O, dobrze. No nic, pomału będziemy naszą relację kończyć. Dzisiaj nam się udało tutaj w oddziale 0299 Czersk. Hodowców nie ma wprawdzie wielu, bo ilu tutaj jest? 60? Nie, 50 chyba. 7 czy 6. W ostatnio na zebraniu, jak ten, to pamiętam, spisywałem listę i ten. No ale zawsze. Około 2000 gołębi kładziemy, tak. Także utrzymujemy jakby ilość wkładanych gołębi. Nie ma na razie strat specjalnie dużych w sumie. 2700 było na spisach. A jeszcze powiedzmy, kto w tym roku prowadzi tutaj u nas w oddziale? O ile się nie mylę, Rafał Petrowski. No w zeszłym roku, już kilka lat czołowo leci tutaj, czołowy hodowca. To tam jeszcze drugie, a kto po piętach mu depcze? Drugi albo... No wiem, że w czołówce też jest Osowski, Pruski. W zeszłym roku mistrza sekcji zrobili tutaj. Trochę w sekcji mamy inne współzawodnictwo, z pierwszej 50 się liczy. No kto tam jeszcze jest? Lipiński Marek, Szmyt chyba, Janusz jest tam chyba bodajże piąty, czwarty, Szyngwelski Grzegorz, który miał gołębia między innymi na olimpiadzie w kategorii standard tutaj dwa lata temu. No tak, ta piątka mniej więcej tak chyba wygląda. Dobrze, to sobie zobaczymy na stronie. Wyliłem jakieś kolejności, to... Co cię zopieprzą po prostu, spotkają się opieprzą, no kurde. To są chyba następne. Ten będzie lądował, tak, widzimy, o tak, tu, tak. Oj, zmęczony, widzimy, samiczka, nie? Tak? Tak. 2000, zielona, 2012 rok? Ty, ale ta jest coś kulawa chyba, czy nie? Zobacz, nie, nie. To takie złudzenie, o. Jeszcze mam bloty zabite i ich nie trenuję w ogóle przy domu, póki co. O, o. Widzę jakiś taki? Ta zmęczona jest, widać, nie? Samczyk taki mniejszy to jest. Aha, samczyk. Dobrze. No nic, pomału wtedy kończymy naszą relację. To już ile masz? 40 już będzie? Chyba nie jeszcze. Zobaczymy. Widzimy, tak wygląda czwarty lot w oddziale. 9 po był pierwszy gołąb, 10.29 jest 38 w tej chwili. 38 na 64 gołębie. One są tutaj. O, jest. Jeszcze jeden. No i tak będą sobie jeszcze dolatywać.
się dobrze ogląda, Sebastian. Połowy taki teraz ci przyleciał. Też nie twój? Może z poprzednich lat jakiś, co? Idą wysoko. Ale to też nie... Się dużo oddziału przełożyło na dzisiaj. Z tego powodu jest takie... Myśleliśmy, że mniej głębi będzie w powietrzu. A tu się okazuje, że... Ta, bo tego powietrza jest za mało, bo za mało jest tego powietrza, nie? I właśnie jak za dużo puszcza, to źle, tak? Więcej się krzyżują, nie? Tak. Ale już między innymi, co wiem, to z naszego okręgu tutaj Chojnice, Czuchów dzisiaj leciały, ale oni lot 200 km. No patrz, ty mówisz, że to, przepraszam, że ten to nie jest twój, a siatki. Ale ja mówię, nie? No właśnie. Se przypomnij może jakiś ten, może to jest, nie, nawet chyba GPS-a nie ma. Nie ma, czekaj. Nie, jakiś znacznik tam, a zakochał się może. Zobaczymy, jak wejdzie, to go wyłapiemy i tutaj z ręki... Tak, i ten gdzieś sobota to jeszcze na targowisko zdążysz, nie? Jak z tipesem to będzie za 7 zł, a jak bez tipesa, czy tam za ile to jest? Pójdę są na targowiskach takie gołębie. Nie, bo tu u nas nie ma targowiska. Tutaj nie ma, tam w Czczewie się zdarza, tam są takie miejsca, gdzie handlują gołębiami. Mój dom tutaj prawie po wkładaniu właśnie się kolega taki tutaj z... W każdym razie graban Ryszard dzwonił, że u niego jest gołąb, mój, z poprzedniego lotu. I no, informował mnie po prostu, mówił, bo jak przyjechałem z wkładania, patrzę, gołąb jakiś jest samczyk nakrapiany. I się okazało, że on wypuścił te swoje samce, gdzie on tam wśród nich był, na oblot, bo oni dzisiaj mają wkładanie, a gołąb jeszcze jakby wrócił tutaj. Czyli sobie podjadł, no, u kolegi to, grabana sobie... Się ściemniało, że on jeszcze tutaj no. Około 30 km się dał, odpoczął sobie, zjadł coś, wypił. Dziękuję mu, że wypuścił tego gołębia. Ty powiesz, że? Ta, no chyba tak. Zobaczymy teraz. Na koniec właśnie pomału będziemy kończyć i sobie też zobaczymy. Może to się okaże, że ty masz jakiegoś pływego. Ty nie jesteś świadomy, co ty masz, co? Czy zobaczymy. Patrzmy. Nie, zaraz zobaczymy. Nie, zaraz zobaczymy, tak przy okazji. Tam wypuścimy, tam miejmy nadzieję. O. I co to jest za gołąbek? Pokażmy. Z oddziału 059. To jest Kosakowo. To jest Gdynia Chylonia. To jest tam, gdzie Maciek Wódzik ma. Gołąb ma numer 1474, a numer telefonu ma tu podany? Ma. 605 503 324. Czyli widzimy sobie ładnie. O, ale my tu przestraszyliśmy jedną. Zobacz, taki... Z 2014 roku widzimy samiczka malutka taka, nie? Czyli wiatr północno-zachodni, który dział na trasie, zrobił swoje. Te gołębie tutaj właśnie z wybrzeża u nas lądują. To jest... Teraz sprawdzimy, zadzwonimy do hodowcy. No, widzimy, gołąbek sobie tutaj ładnie wszedł. To koledzy, kolegi jakiegoś z... Obrączka jest w każdym razie z oddziału Gdynia Chylonia. Znamy, gdyż kolega Maciek Wódzik. Tam często u niego bylimy, on tam ma też gołębnik wspólny Kosakowo i tam właśnie to jest oddział 059 Chylonia. I kolega teraz dzwoni, a tutaj w tym czasie jeszcze i tak gołębie przylatują. W kondycji jakie były? W ogóle tak patrzyłeś? Chyba dobrze, tak, nie były żadne zajechane czy coś. Teraz trochę im ująłem karny, powiedzmy. O, widzimy. Halo? Dzień dobry, ja chciałem... Słyszymy, kolega. A to nie to szpak. A tutaj sobie. Z 2011 którego roku? Z którego? Ale czemu? 15. Dobra. To nic, będziemy sobie kończyć pomału relację, bo musimy dalej jechać. Takie, że jak mówiłem, jutro się wybieramy do Torunia. Tam u kolegi Tomka Romińskiego chcemy odwiedzić i u niego też na locie zobaczyć, jak przylatują gołębie, tym bardziej, że to jest to młody hodowca z sukcesami. Chyba w tym roku też mu dobrze idzie, także zobaczymy. Z Kartus jest, tak? Ale hodowca powiedział już, nie powiem co. Aha, to już słyszymy. Dobrze, także na razie dziękujemy, do zobaczenia, pozdrawiamy, dobry lot.